28 października 1981 radziecka łódź podwodna osiadła na mieliźnie na wodach terytorialnych Szwecji. Było to w pobliżu ściśle tajnej bazy marynarki wojennej. Szwecja została nagle wplątana w konflikt między superpotęgami. Cudzoziemskie okręty często naruszają terytorialne wody Szwecji, ale jak do tej pory marynarka wojenna nie ujęła żadnego intruza. Setki amerykańskich i radzieckich łodzi podwodnych ukrytych pod oceanami świata, uzbrojonych w pociski jądrowe, stanowią jedną z najpotężniejszych broni. Po prostu dlatego, że prawie niemożliwym jest ich wykrycie. 9 kwietnia w pobliżu Sztokholmu przeprowadzono testy nowego rewolucyjnego urządzenia do wykrywania łodzi podwodnych pod nadzorem wysokich rangą szwedzkich i amerykańskich przedstawicieli. Podstawiony. Scenariusz. Dzień dobry. Wszystko gotowe? Oczywiście. To dobrze. Pomogę panu, jeśli pan łaskaw. Kąt schodzenia 15 stopni, głębokość 20 metrów. Kąt 15 stopni, 20 metrów. Reżyseria Tom Clegg. Panowie, dobrze się stało, że dzisiaj przeprowadzamy testy tego urządzenia. Szwecja jest obecnie w stanie pogotowia, ponieważ w naszych wodach terytorialnych znowu grasuje niezidentyfikowana łódź podwodna. Może pański laser odkryje coś, czego wspólnymi siłami nie udało nam się odkryć. Niczego nie obiecuję. To jest serce całej operacji. Zielony pręt lasera o wydajności 26%. Ten pręt wytrzyma 2,6 kW mocy wyjściowej zielonego światła. To 10-krotnie więcej niż jakikolwiek inny laser tego rodzaju. Laser teraz omiata horyzontalnie na głębokości 120 metrów. Można to dokładnie obserwować na monitorze. Diabli, znaleźliśmy łódź podwodną. Szerokość północna 59,20 minut. Długość południowa 19,10 minut. To tutaj. Gratulacje dla obu panów. To pan Mandel był mózgiem. Ja piszę tylko raporty. Thank you.
Jezu, Baxter, po co to zrobiłeś u diabła? Spokojnie. Użyjemy tych rur gazowych. Weź ten laser. Ty zwariowałeś, Baxter. Uspokój się, mamy kupę czasu. Całe 2 minuty. Ruszajmy się. Larsen, z wywiadu wojskowego. To zupełnie bez sensu. Przepraszam? Jeśli chcieli mieć laser, dlaczego po prostu go nie ukradli? Uważa pan, że powinienem prowadzić dochodzenie w sprawie kradzieży, a nie wybuchu? Tak właśnie sądzę. Panie Mandel, nie ma pan planów, projektów, rysunków, danych? Nie może pan po prostu zrobić następnego? Panie Larsen, tu kiedyś była fabryka. Oczywiście, że mogę zrobić następny po jakichś 6 miesiącach pracy i po wydaniu 10 milionów dolarów. Może robota terrorystów? Nie, nie sądzę. To zbyt skomplikowane urządzenie dla nich. Panie Mandel, tak? Niech pan tu podejdzie. Mr. Larsen. Mr. Miller. Minister obrony pościskał pana trochę za jaja. Dzwonił do mnie, ale jeszcze jestem cały. Nie na długo. Zdaje pan sobie sprawę, że ten laser stawia nas 2 lata przed Rosjanami. I rozumie pan, jakie to może mieć implikacje w związku z równowagą sił między wschodem a zachodem. Rosjanie oparli całą swoją wojskową strategię na flocie okrętów podwodnych, ale jeśli będziemy absolutnie precyzyjnie wiedzieli, gdzie oni są, weszli przez bramę. Bramę? Jaką bramę na ranę Chrystusa? Tą, przez którą wjeżdżają pojazdy. Została wyłamana od wewnątrz. Ktokolwiek to zrobił, został tu z całą pewnością wpuszczony. Czyli mają tu swojego człowieka wewnątrz. Ilu tu pracuje ludzi? 250. Wszyscy mają dostęp do najtajniejszych informacji. Zawsze tak jest. Wie pan, chciałbym być informowany o postępach w pańskim śledztwie, bo wie pan, wywiad wojskowy... Panie Mille, w Szwecji nie ma żadnych tajemnic. Tajemnice są tutaj zabronione prawem. Będzie pan informowany. Prowadzimy śledztwo w sprawie roboty od wewnątrz, a więc potrzebujemy człowieka wewnątrz, blisko Mandela. Sensowne. Tak blisko jak on, jego kierowca. Sprawdzimy na komputerze. Przetrwanie świata jest zależne od komputera. Thomas Kalin, lat 25. Mistrz Szwecji w boksie w wadze półciężkiej w kategorii amatorów w 81. Obecnie służy w komandosach w oddziale specjalnych łodzi. Obecnie przechodzi szkolenie oficerskie. Oboje rodzice nie żyją.